Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kajo Jest. Na tym kanale prezentujemy Wam turystyczne atrakcje, które warto zobaczyć w Polsce. Zarówno te oczywiste, jak i te mniej znane. Dzisiejsze zestawienie zaprowadzi nas do województwa, w którym, jak można by rzec, wszystko się zaczęło, gdyż to właśnie na terenach województwa wielkopolskiego miały początki istnienia naszego państwa. W regionie znajdziemy wiele cennych zabytków, zamków, pałaców czy atrakcji turystyki industrialnej. Wielkopolska to także kraina i jezior. Rozlewają się tutaj liczne malownicze zbiorniki Pojezierza Wielkopolskiego. Skoro już wspomnieliśmy o początkach państwa polskiego, nie sposób pominąć Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, znajdującego się w pobliżu jeziora Jelonek. To niezwykle ciekawe miejsce, które w dużej mierze przedstawia czasy pierwszych piastów, kiedy to we wczesnym średniowieczu powstały pierwsze grody, które dały początek naszemu państwu. A Gniezno stanowiło wówczas pierwszą stolicę Polski. Początkowo muzeum miało inną siedzibę i było oddziałem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Dopiero w latach 70. XX wieku zbudowano ogromny gmach, który miał stać się pomnikiem wystawionym Mieszkowi I i Bolesławowi Chrobremu, pierwszym historycznym władcą Polski. Tak powstała dzisiejsza siedziba muzeum. Największą atrakcją muzeum jest spektakl Kultura Polskich Piastów, pozwalająca przenieść się do odległych czasów wczesnego średniowiecza, kiedy to kształtowała się polska państwowość. Ciekawa jest również kolekcja godeł Polski od czasów średniowiecza aż po XX wiek. Muzeum stanowi ważny obiekt wielkopolskiego szlaku piastowskiego. Pozostajemy jeszcze przez chwilę w historycznych klimatach Gniezna. Archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Wojciecha, stojące przy głównym deptaku, stanowi pomnik polskiej kultury o wielkiej wartości historycznej i artystycznej. To tutaj miały miejsce koronacje aż 5 pierwszych królów Polski. Katedra w Gnieźnie to olbrzymi gmach, jego długość to 85 metrów, a wysokość nawy głównej to 22 metry. W fasadzie zachodniej wznoszą się dwie potężne wieże górujące nad miastem. Najstarszą częścią budowli jest prezbiterium z relikwiami świętego Wojciecha i zrekonstruowany dawnym jego grobowcem. Nawę główną i prezbiterium katedry otacza 14 kaplic, które kryją nagrobki arcybiskupów. Przy wieży północnej znajduje się wejście do podziemi, gdzie ujrzymy fragmenty dawnych świątyń i kamienne grobowce. Przy wieży południowej natomiast znajduje się dawne wejście główne do katedry, gdzie widoczne są słynne drzwi gnieźniańskie z 1180 roku, zwane niegdyś klejnotem królestwa. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków romańskiej plastyki w Europie. Kolejna propozycja znajduje się w Wolsztynie, a jest nią oczywiście tutejsza parowozownia. Jest jedynym takim miejscem w całej Europie, gdzie jeszcze możemy zobaczyć parowóz wyruszający w trasę z planowym pociągiem osobowym. Co prawda są podobne miejsca, ale nigdzie indziej parowozy nie są wykorzystywane w celu prowadzenia planowych pociągów. Historia tego miejsca rozpoczyna się w roku 1886, kiedy to została otwarta linia kolejowa z Wolsztyna do Zbąszynia. W 1896 roku został wybudowany szlak do Leszna. Równolegle z budową trwała rozbudowa obiektów stacyjnych oraz zaplecza w Wolsztynie. W 1907 roku na wschodnim krańcu stacji powstała czterostanowiskowa hala parowozowa, w 1909 powiększono ją o kolejne cztery stanowiska, a w 1912 na wyposażeniu znalazła się także obrotnica o średnicy 16 metrów. Obiekty parowozowni przetrwały II wojnę światową bez uszkodzeń. Po wojnie ruch towarowy kwitnął, parowozownia obsługiwała coraz więcej składów, a w 1976 roku placówkę przemieniono na parowozownię pierwszej klasy. W sumie parowozownia posiada obecnie około 30 parowozów kilkunastu różnych serii. Są to m.in. polski PM36-2 zwany jako Piękna Helena, pruskie OK1-359 czy jedyny na świecie zachowany egzemplarz serii TR-5. Fani militariów nie mogą przejść obojętnie obok następnej propozycji znajdującej się na poznańskiej Woli. Na terenie dawnych koszar w pobliżu portu lotniczego Poznań-Ławica Muzeum Broni Pancernej, bo o nim tutaj mowa, powstało w latach 1963-1964 z inicjatywy generała dywizji Zygmunta Duszyńskiego, pełniącego w tym czasie obowiązki głównego inspektora szkolenia Wojska Polskiego. Dzięki staraniom ówczesnego komendanta oficerskiej szkoły Wojsk Pancernych
pułkownika dyplomowanego Henryka Kudły oraz podpułkownika inżyniera Zygmunta Szopy, kierownika cyklu eksploatacji i remontu w budynku obecnej prezentacji, zgromadzono pojazdy pancerne różnego typu. W grudniu 2008 roku kolekcja 37 pojazdów muzeum została wpisana do rejestru zabytków Wielkopolski. Zaraz za Poznaniem od strony południowej znajduje się nasza kolejna propozycja, a jest to Rogaliński Park Krajobrazowy. Został założony w 1997 roku w celu ochrony największego w Europie skupiska wielowiekowych dębów szypułkowych, rosnących w Dolinie Warty, licznych starorzeczy, a także wartości historyczno-kulturowych. Geologicznie rzeźba parku została ukształtowana około 14 tysięcy lat temu, w końcowym okresie zlodowacenia północnopolskiego. Park ze względu na swoje położenie ma dość specyficzny klimat jak na polskie warunki. Największa ilość dni słonecznych, bo ponad 50 rocznie, i mała ilość dni pochmurnych oraz mała ilość opadów powoduje, że park leży w obszarze największych deficytów wodnych. Stepowienie Wielkopolski i obniżenie poziomu wód gruntowych nie działa dobrze na stan zdrowotny dębów. Do najsłynniejszych dębów w tym miejscu należą trzy rosnące w części angielskiej przypałacowego parku Rogalińskiego. Są to Lech, Czech i Rus. Nadal pozostajemy w południowych okolicach Poznania, a kolejnym miejscem, do którego warto zajrzeć, jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Siedzibą muzeum jest eklektyczny pałac wzniesiony w latach 1852-1853 oraz 13 pawilonów wybudowanych w latach 1964-1981 z przeznaczeniem na ekspozycje. Muzeum w Szreniawie nawiązuje do tradycji innego miejsca, bardzo zasłużonego dla naszej nauki, gospodarki i kultury, pierwszego w naszych dziejach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, które działało od roku 1875 do czasów wojny. Otwarcie Muzeum w Szreniawie nastąpiło w roku 1964. Obecnie znajdziemy tam takie eksponaty jak lokomobile parowe z różnych krajów, samoloty rolnicze, żelazne formy do wypieku ciasta, piece chlebowe czy skrzynie ludowe i kufry oraz wiele narzędzi techniki uprawy roli, zbioru, omłotu i wiele innych. A muzealna biblioteka posiada ponad 36,5 tysiąca woluminów. Okolice Poznania obfitują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych, jednak zdecydowanie najciekawszy i najcenniejszy obiekt spotykamy na granicy miasta. Jest to zespół kraterów powstałych w wyniku upadku meteorytu, znajdujący się na stoku Góry Moraskiej. Wzgórze o tej nazwie stanowi kulminację ciągnącego się na północ od Poznania wału moreny czołowej utworzonej pod koniec ostatniego zlodowacenia. Jest to najwyższe wzniesienie w okolicach Poznania. Grupa siedmiu kraterów położona jest na południowym stoku tego wzgórza, około pół kilometra na zachód od byłej wsi Morasko. Teren ten, o powierzchni około 55 hektarów, uznano w 1976 roku za rezerwat przyrody. Kratery owe powstały w wyniku uderzenia w ziemię odłamków dużego meteorytu żelaznego, tak zwanego syderytu, należącego prawdopodobnie do roju Perseidów, z których ziemia spotyka się w połowie sierpnia każdego roku. Moraskie kratery to jedno z największych na Ziemi skupisk tego rodzaju obiektów, zarówno jeśli chodzi o wielkość, jak i liczbę. Największy ma średnicę około 60 metrów i głębokość dochodząca do 11,5 metra. Oprócz owych walorów kosmicznych i krajobrazowych jest to także zabytek przyrodniczy wysokiej klasy. Większość kraterów położona jest w niegdyś typowym dla Wielkopolski, a obecnie coraz rzadziej spotykanym lesie dębowo-grabowym, zwanym groundem, z bardzo dobrze zachowaną florą roślin tworzącą barwne aspekty w trakcie wiosennego kwitnienia. W runie spotkać możemy wiele rzadkich i chronionych roślin, takich jak lilia złotogłów, kopytnik pospolity i tym podobne. W zbiornikach wodnych rośnie bardzo rzadki w Wielkopolsce rogatek krótkoszyjkowy, na terenie rezerwatu żyje także wiele gatunków zwierząt. Oprócz ogromnego bogactwa świata bezkręgowców na uwagę zasługują gniazdujące tu liczne gatunki ptaków, np. dzięcioł czarny czy lelek kozoduj, a spośród ssaków borsuk. Ostatnia propozycja znajduje się w Rakoniewicach i z pewnością zachwyci młodych i tych starszych fanów zabytków.
Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach zaczęło powstawać w czerwcu 1974 roku, kiedy to przedstawiciele władz miasta, lokalni i wojewódzcy działacze, głównie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Ochotniczej i Zawodowej Straży Pożarnej dokonali otwarcia muzealnej placówki pożarniczej. Na ich starania bez wątpienia wpłynęła idea ratowania przed zniszczeniem starego sprzętu strażackiego oraz zrujnowanego ponad 200-letniego budynku byłego zboru ewangelickiego. Przez następne 45 lat swojego funkcjonowania muzeum powiększało swoją przestrzeń ekspozycyjną o następne 3 budynki, ratując i udostępniając zwiedzającym kolejne eksponaty oraz publikacje książkowe. W 1995 roku muzeum stało się oddziałem zamiejscowym Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dziś Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach dzięki zaangażowaniu i poświęceniu kolejnych pokoleń muzealników oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami prezentuje prawie 4000 eksponatów, udostępnia ponad 2000 publikacji książkowych, promuje pożarnictwo dzięki organizowanym wydarzeniom i wystawom na terenie muzeum oraz na zewnątrz. Edukuje dzieci i młodzież z zakresu ochrony przeciwpożarowej i historii pożarnictwa, przekazując cenne wartości strażackie i patriotyczne, co czyni je miejscem o charakterze kulturotwórczym nie tylko dla Wielkopolan. Jednak największą atrakcją turystyczną muzeum stanowi multimedialna sala edukacji ratowniczej, której każdy zwiedzający może bezpośrednio doświadczyć różnego rodzaju zagrożeń. Wszystko to sprawia, że każdego roku muzeum, które de facto stało się centrum edukacji ratowniczej, odwiedza ponad 20 tysięcy gości z Polski i zagranicy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę oraz zapraszam do naszego Facebooka i Instagrama. Nie zapomnijcie również pozostawić komentarza. Jeśli odcinek Wam się podobał, zachęcam do udostępniania i subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o miejscach wymienionych w dzisiejszym filmie, linki do oficjalnych stron jak zawsze znajdziecie w opisie. A my już teraz zapraszamy Was do kolejnych filmów na kanale Kajo Jest.